W tym roku spodziewamy się obniżonego plonu jabłek. Wynika to z niekorzystnych warunków atmosferycznych, które wystąpiły w czasie kwitnienia. Tuż po kwitnieniu były i przymrozki wiosenne, które zwłaszcza w niektórych rejonach spowodowały znaczne straty zawiązków, ale również bardzo niekorzystna, zimna, mokra pogoda w okresie kwitnienia spowodowała, że zawiązanie owoców, nawet w tych rejonach, gdzie straty przymrozkowe nie były znaczne, też jest mniejsze niż w poprzednich latach. Produkcja jabłek i innych owoców stanowi coraz większe wyzwanie dla sadowników ze względu na większe wymagania rynku, rosnące koszty, no i też cały czas walkę z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, czego mieliśmy w tym przypadku, w tym roku szczególnie doświadczyliśmy ze względu na przymrozki i bardzo niekorzystne warunki podczas kwitnienia. To, co jest charakterystyczne w tym roku, to jest również bardzo duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o zarówno ilość plonu, jak i jakość plonu. Wynikało to z różnych warunków, które wystąpiły w poszczególnych rejonach i niestety, zwłaszcza tam, gdzie plon jest znacznie ograniczony w wyniku działania przymrozków, tam też te same przymrozki spowodowały pogorszenie jakości. Więc są miejsca, są sady, są rejony, w których i ilość i jakość plonu jest znacznie pogorszona, natomiast w części lokalizacji, przede wszystkim w rejonie centralnym, gdzie jest największa produkcja jabłek, tam plony, owszem, niższe niż przeciętnie, natomiast nie są aż tak obniżone jak w rejonach, gdzie były znaczne przymrozki. Jednocześnie jakość owoców też jest lepsza. To, co konsumenci będą głównie odbierać, to jest to, że jakość wizualna plonu jakby może jest trochę inna niż co są do tego przyzwyczajeni co roku. Natomiast jeżeli chodzi o właściwości prozdrowotnościowe, konsumpcyjne, to te owoce nie odbiegają od znanych standardów. Tegoroczna sytuacja może zostać wykorzystana w sposób pozytywny do edukacji konsumentów, pokazując im, że owoce czasami wizualnie trochę gorszej jakości wcale nie muszą być gorsze, jeżeli chodzi o ich jakość konsumpcyjną. Zachęcam konsumentów do wspierania polskich producentów owoców, aby kupując owoce wyprodukowane w Polsce, wspierali rodzimych producentów w tak trudnym roku jak ten.